Są ludzie, którzy w wiekowych dębach widzą piękny, lakierowany parkiet, po którym człowiek przechodzi z dnia do dnia. Są też ludzie, którzy patrząc na wielkie sosny i wiekowe dęby, widzą, jak czas przechodzi z jednego stulecia w drugie stulecie. To właśnie oni z tych białowieskich dębów i sosen zbudowali swoją stolicę świata. Zbudowali ją, nie ścinając drzew. O nich jest nasza opowieść. Powiedziałeś, że to miejsce będzie doskonale współgrało z tematem naszej rozmowy. Dlaczego? Z powodu nazwy i z powodu pewnej legendy, która wiąże się z francuskim filozofem właśnie, który się nazywał Rousseau. On miał tu dostać jakieś włości w podzięce za pracę dla Rzeczypospolitej. Rousseau jest takim fanem tego, co dzikie. To on stworzył taką koncepcję szczęśliwego i doskonałego dzikusa, według której człowiek rodzi się w naturze doskonały i potem dopiero cywilizacja go psuje. Czy można powiedzieć, że ta legenda sprowadziła Cię do Puszczy Białowieskiej? Tak, przyjechałem latem, ponieważ szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym przeprowadzić warsztaty filozoficzne w naturze dla ludzi w Puszczy Białowieskiej i jednym z pierwszych wygooglowanych linków był właśnie Dworek Rousseau, ponieważ nazywał się Rousseau, to uznałem, że nie mam co dalej szukać. A teraz przyjechałem na 2 tygodnie samotnego pobytu. Do czego to Ci było potrzebne? Najważniejszą rzeczą, którą chciałem tutaj zobaczyć, to proces życia. Proces życia w takiej postaci, w jakiej nie oglądamy go w mieście, ani nie oglądamy go na przykład w sadzonym lesie. Przestrzeń w mieście jest bez przerwy porządkowana. Śmieci są usuwane, opadłe konary są usuwane z parków, ludzie starzy są usuwani do domów starców. A jak się pójdzie do puszczy, to ten proces życia pojawia się nieunikniony w takiej postaci, w jakiej jest. Czyli widzimy i wzrastanie, i śmierć, i przekształcanie się. Widzimy proces. Bycie w puszczy to jest też taki trening emocji. Wyostrzają się zmysły, rzeczy, które w pierwszych dniach mojego pobytu w puszczy były dla mnie zupełnie niedostrzegalne. Teraz są dostrzegalne. Jakieś fragmenty mchów, które wydawały mi się kiedyś w miarę jednolitą powierzchnią, teraz rozbijają się na wiele różnych małych obrazów, mikroobrazów. Ale najbardziej wyostrzył mi się zmysł węchu. Bycie w naturze zwiększa naszą kreatywność, kiedy uruchamiają się jednocześnie różne nasze zmysły, czyli i słuch, i węch, i wzrok, i dotyk. Puszcza jest idealnym miejscem do tego, żeby doprowadzić do takiego uruchomienia wszystkich zmysłów razem. Nawet nie trzeba doprowadzać, to się dzieje. Rozumiem konwersję jako dostrojenie człowieka do natury w taki sposób, że na tyle, na ile to możliwe, postrzega on rzeczywistość, w tym własne ciało, jako część większego naturalnego procesu. Przebiega on w zgodzie z ewolucyjnym projektem, dzięki któremu powstał, nie ulegając kulturowym zanieczyszczeniom. W tym procesie obecna jest ludzka świadomość, lecz także bakterie i wirusy, zapachy i wibracje. Pokażę Ci jedno z ćwiczeń, które robię z ludźmi, z którymi tutaj przyjeżdżam na warsztaty. To ćwiczenie nazywa się oczy sowy. Polega na tym, że spróbujemy, bo często chodzimy po tym lesie, ale jesteśmy zatopieni w myślach.
I co z tego, że przyjedziemy do puszczy, skoro myślimy o tym, co się działo z nami, planujemy przyszłość, i tak sobie chodzimy odcięci od zmysłów, a to ćwiczenie ma nas spowodować powrót do zmysłów. Zwykle skupiamy wzrok i skupiamy myśli, a teraz spróbuj rozluźnić oczy, rozmiękczyć jakby wzrok, czyli nie patrzysz na środek przed siebie, tylko rozluźniasz gałkę oczną i tym samym poszerzasz zakres widzenia. Chciałbym, żebyś utrzymywała ten takie miękkie, panoramiczne widzenie, bez skupienia się na jakimś konkretnym obiekcie, tylko obserwując wszystko, co się pojawia w twoim polu widzenia. Ale mam tak wysoko nie, trzymać nie, nie, ręce? Opuszczamy już dłoń. To chodźmy przez chwilę. Dobrze. No, to ćwiczenie nazywa się uszczysowy. I ono będzie uwrażliwiać twój zmysł słuchu. Słuchaj wszystkich dźwięków, które dochodzą do ciebie z tej przestrzeni przed tobą. Tak daleko, jak tylko się da. Teraz zrób uszy łosia i zobacz, czy coś się zmienia. Czyli dłonie do uszu. Puszcza uczy nas tego, że istnieje proces starzenia się, tak? Tego musimy się uczyć? Oczywiście, że musimy się uczyć. Spójrz, jak znakomicie rozwija się przemysł chirurgii plastycznej. Chirurgia plastyczna jest czystym zaprzeczeniem procesu starzenia się, tak? Chcemy udawać, że ten proces nas nie dotyczy. Pobądźmy trochę w puszczy i natychmiast zorientujemy się, że proces starzenia się dotyczy wszystkich istot, które są na tej planecie, łącznie z nami. I jeśli już żaden inny, to taki jeden zysk z tego będziemy mieli, że zaoszczędzimy na botoksie. Nie można z życiem wygrać, bo to jest potężna siła. Nie mówię o tym, żeby być biernym, tak? Żeby poddawać się temu, co nam się zdarza, tylko żeby nie bić się z tym, co nieuniknione. Tak? To jest taka stała recepta stoicka na szczęście, czyli nie bić się z rzeczami, które są wpisane w program życia. To znaczy tylko tyle, żebyśmy rozumieli logikę i piękno procesu życia, łącznie z faktami, które zwykle jednak dzisiaj wypieramy, typu starzenie się. Ale użyłeś słowa rozumienie procesu. Mhm. Czy musimy rozumieć, czy po prostu być w tym życiu i cieszyć się na przykład tym, że jesteśmy? Czy musimy coś rozumieć, czy musimy analizować to wszystko? Moim zdaniem tak. Jest coś, co Sokrates nazwał świadomym życiem. Czy są dwa rodzaje życia. Albo takie życie, które przeżyjemy od początku do końca, według programu, który wpoili w nas tak naprawdę inni. Wpoiła w nas kultura. Czy urodzimy się, tak jak wszyscy będziemy dorastać, pójdziemy do szkoły, założymy rodziny, spłodzimy dzieci, pójdziemy na emeryturę i umrzemy. I przez ten cały czas ani razu nie zastanowimy się, po co to wszystko. Albo jest też inny rodzaj życia, życie świadome, kiedy to pytanie będziemy sobie regularnie stawiać i szukać sensu i być może nie robić różnych rzeczy tylko dlatego, że wszyscy wokół je robią. Dostrojenie do procesu życia jest podstawową aktywnością filozofa, a moralność, mądrość i piękno przychodzą same. Nie jako stworzone przez człowieka kodeksy i konwencje, tylko jako aspekty procesu życia. Robiłem sobie jakieś notatki, no ale oczywiście bardzo niewiele ich zrobiłem, bo to jest tak, że proces notowania nie jest w stanie w żaden sposób oddać nawet cienia doświadczenia z puszczy. Może najwyżej służyć jako takie hasło przypominające. Ale też na przykład obserwowałem te wszystkie rzeczy, o których wcześniej czytałem. Porosty.
wydaje nam się, że to jest osobny byt, tak? No ale wiemy, że porost powstał tak naprawdę z połączenia dwóch różnych organizmów. To może być na przykład grzyb i alga. No i to coś, co nazywamy tożsamością, wcale nie jest takie oczywiste. Ten porost ma swoją nową tożsamość. To jest też pewien być może największy taki mit filozoficzny i kulturowy, który wszyscy wyznajemy, że mamy w sobie coś w rodzaju osobnej bańki, czasami nazywamy ją duszą, tak? Czymś, co jest tylko nasze, indywidualne, co świadczy o naszej tożsamości, jest niezmienne. Taki porost uczy o tym, że tożsamość jest tylko pewnym uproszczeniem. Czy jeszcze czegoś może nauczyć nas puszcza? Jak patrzę na butwiejące drzewa, na gnijące liście, na kości zwierząt, które też tutaj widziałem, jeleni, no to widzę śmierć. I refleksja nad śmiercią jest czymś bardzo podstawowym dla takiego filozofa, który zajmuje się życiem. W puszczy widać bardzo klarownie, że śmierć jest warunkiem życia, że gdyby drzewo było wieczne w swoim jednym pniu, no to nigdy by nie powstały kolejne pokolenia drzew. Nigdy by nie pożyły żadne owady i ptaki, które potem się tymi owadami karmią. No i to jest ta podstawowa również kontemplacja starożytnych filozofów greckich, tak? Zobacz, że śmierć jest częścią życia, zobacz, że nie jest tak, że masz dopiero umrzeć, tylko że cały czas jesteś w procesie umierania i cały czas jesteś w procesie rodzenia się. Czyli puszcza uczy nas o śmierci, uczy nas o roli śmierci w procesie życia i oswaja z nią w bardzo taki łagodny sposób. Śmierć jest jedną ze stron monety procesu życia. Drugą jest samo życie. Śmierć umożliwia proces życia, a więc umożliwia życie. Umieramy z każdą decyzją i z każdą sekundą. Bez świadomości śmierci nigdy nie nauczylibyśmy się, jak żyć. Epikur przepisuje swoje najważniejsze lekarstwo na chorobę duszy słowami: bogów nie ma co się bać, śmierć nie niesie ryzyka, dobro łatwo zdobyć, zło łatwo znieść. Spędzałem codziennie po kilka godzin w puszczy, żeby być w chwili obecnej, żeby nie uciekać w przeszłość i w przyszłość, w planowanie. Po to, żeby odkleić się też trochę od takiej historii, opowieści o sobie samym, którą sobie opowiadamy, modyfikujemy przez całe życie i budujemy taką granicę wokół siebie. Tutaj w puszczy chodziło mi trochę o przekroczenie takiej granicy. Zauważyłem różne rzeczy. Coś, na co właściwie nie ma w takim zabieganym życiu czasu. To też budzi różne pytania filozoficzne. No, czy dreszcz, który wstrząsa moim ciałem, czy on jest mój, czy nie? Czy ja jestem jego autorem, czy raczej środowisko jest jego autorem? Ale po co się nad tym zastanawiać? No oczywiście to nie przyniesie pieniędzy, ale na przykład być może da nam trochę inny, bardziej klarowny, albo przynajmniej inny, jeśli nie bardziej klarowny, obraz świata. Obraz świata przez dreszcze, tak, które nas wstrząsają? Dreszcz zabija to założenie, tak, że jestem osobną bańką, tak, która ma tutaj działać na swoją korzyść, nawet kosztem środowiska. Ten dreszcz mi mówi, że środowisko i ja to jest to samo. W puszczy można zaobserwować coś, co burzy kolejny mit, bo mamy taki mit, że nasza inteligencja pochodzi z naszego ego, że jesteśmy jak gdyby oświetleni mądrością od środka, tak? I budujemy tę mądrość, edukujemy tę mądrość i zdaje nam się, że kumulujemy tę mądrość, dlatego wieszamy sobie dyplomy na ścianach. No ale jak widzę tamę zrobioną przez bobry, no to nie mam żadnej wątpliwości, że inteligencja nie jest czymś jednostkowym. Że istnieje coś takiego jak otwarte źródło inteligencji. Że inteligencja jest tak naprawdę funkcją całego środowiska, a nie funkcją jednego odciętego organizmu.
Jesteś czułym, złożonym mechanizmem wplecionym w nieskończoną otwartość procesu życia. To prawda odkryta przez szkoły praktyki filozoficznej, błyskotliwych myślicieli i praktyków, a także prawda neuronauki. Nie psychologiem, wykładowcą, prawnikiem, dorosłym dzieckiem alkoholika, biedakiem lub bogaczem, obywatelem danego kraju, ani nawet nie matką albo człowiekiem. Wszystkie te plakietki, łącznie z plakietką człowiek, nie wyczerpują opisu tego, kim jesteś. Taki opis jest niemożliwy, bo wymagałby uwzględnienia całego kosmosu z całą jego przeszłością i złożonością. Puszcza zmienia pewne, nazwałbym to, parametry odczuwania, bo na przykład bardzo mocno w puszczy obniża się poziom lęku, poziom napięcia, poziom, który powoduje, że tak łatwo udaje się zdarzeniom zirytować nas. Jeśli mam niższy poziom lęku, niższy poziom napięcia, to automatycznie mam większą możliwość otwarcia się na rzeczywistość. No tak, nasze zmysły się otwierają, prawda? Nasze zmysły, ale też tym samym na ludzi, ponieważ jakoś na zasadzie porównania czy bliskości tych dwóch rzeczy wiem, że tak jak oni, też uczestniczę w pewnym wspólnym procesie. Tak? Nie mogę traktować jak wrogów albo jak zagrożenie, bo to jest po prostu błędne, podstawowe, metafizyczne nieporozumienie, bo i ja, i oni zależymy od całości. Mniej więcej wiem, po co przyjechałeś do Puszczy Białowieskiej, ale nie wiem, po co jechałeś do tej dżungli w Tajlandii. Możesz powiedzieć? To jest bardzo podobne, bo przyjechałem do puszczy po to, żeby zobaczyć, jak tutaj reaguje moje ciało i mój umysł. A do Tajlandii zwykle jeżdżę po to, żeby medytować, poszerzyć zdolność obserwacji procesu życia, tylko że tam w takiej buddyjskiej introspektywnej medytacji to polega na obserwowaniu tego życia w nas samych, naszych myśli, doznań w ciele, doznań zmysłowych również. No i według szkoły buddyjskiej to prowadzi do trzech takich podstawowych obserwacji prędzej czy później. Pierwsza obserwacja jest taka, że wszystko jest bezosobowym procesem i to w puszczy też widać. Druga obserwacja jest taka, że wszystko ciągle się zmienia. No i trzecia obserwacja, że jak się będziemy przywiązywać do czegoś, jak będziemy chcieć, żeby to coś było stałe, no to będziemy prędzej czy później cierpieć, ponieważ wszystko z natury jest zmienne. Tutaj w dworze Wejmutka, gdzie prowadzimy zajęcia z Białowieskiej Akademii Bioróżnorodności, różnego rodzaju edukacyjne oraz różnego rodzaju bardzo ciekawe spotkania. I dzisiaj naszym gościem jest pan dr Marcin Fabiański. Jeździłem w Tajlandii od mistrza medytacji do mistrza medytacji i pytałem, czy dżungla pomaga mu w medytacji. I zadawałem właściwie to jedno pytanie. Talk about nature as trees and landscape and jungle. How does it help meditation? Because there were several monks that on purpose went to the jungle because they thought that jungle helps meditation. Yeah, first you should know what the Buddha teaching about the nature. The Buddha said, monks, now you sit in front of the tree and the nature, now your mind stay here and emptiness of whatever not being here. If you just stay here with the nature, seeing the trees and the nature and not losing heart. So the nature will help you calm easily. When you see the nature, then the calmness of mind there.
We've seen in the movie that you practice meditation in Tibet. When did you start and why? Odpowiedź jest taka, że od lektur takiej książki Trzy filary Zen Filipa Kaplo, potem poprzez uczestnictwo w różnych sesjach medytacyjnych i wykładach i w końcu dotarłem gdzieś do południowo-wschodniej Azji i spędziłem w sumie 2 lata w klasztorach buddyjskich w Azji. Czemu ten film zrobiłeś? Czego szukałeś? Czego ja szukam? Przebudzenia. Znaczy, ja jestem absolutnie tradycyjnym buddystą i wierzę w to, że oprócz takiej codziennej świadomości, tego strumienia świadomości, którego doświadczamy codziennie, jest pewien inny, przebudzony stan umysłu, który nie cierpi, który nie poddaje się historiom opowiadanym w głowie tak łatwo, który może osiągnąć spokój, który rozumie naturę swoją własną i naturę procesu życia wokół. And to what extent did this trip change the way you view nature? Nie bardzo. Znaczy, no, jak widzieliście, oni nie mówili niczego jakby specjalnie. Nie łączyli tych dwóch rzeczy, czyli bycia w naturze i medytacji. Znaczy, te rzeczy mogą się wzmacniać, ale nie są warunkiem koniecznym, więc tak też było. Powiedziałeś, że jeździsz do Tajlandii z pytaniami różnymi i to zrozumiałam, że wielokrotnie. Mhm. Do Puszczy Białowieskiej też pewnie przyjechałeś z pytaniami, tak czy nie tak? Przyjechałem z pytaniami, ale bez takiej żądzy natychmiastowej odpowiedzi. Te 2 tygodnie, które tu byłem, nie dałem jakichś klarownych odpowiedzi, ale ja wcale nie naciskam na to, żeby je od razu uzyskać. Będę tu przyjeżdżał jeszcze wielokrotnie. I to zrozumienie procesu życia, który może dać puszcza, będzie pewnie jakoś we mnie kiełkować, być może nawet latami.